teraz lampy, tylko żeby zrobić lampy, to potrzebuję ten starym świecie tam ogarnąć. Także troszkę raczej to potrwa. I hasik na minusie mam. Nie, dobrze, że jest na minusie. Ale to podejrzewam, że zaraz jak tutaj ogarniemy jakieś poszczególne rzeczy, to już dosyć wysoko wskoczy. Kawa, dobra, czy ta kawa już pływa? Ta kawa budzi mnie. Kawa jeszcze mnie nie budzi. Zobaczmy, gdzieś tu raczej mam wolne kliperki, ale prawdopodobnie na starym świecie. Tu jest jeszcze jakiś wolny kliperek. Ćma. Dobra, tak więc. Szlaki. Utwórz szlak. Handlowy. Tyk, ćma. 2, 2. 0,5. Nie wiem, tak naprawdę już nie mam pojęcia, jak te oznaczenia tutaj idą. Mniej więcej tak to robię. Denerwują ci youtuberzy, co wiecznie mówią o Insta, jeżeli chcesz zobaczyć dalszy ciąg, to wejdź na Insta. No to trochę w sumie fakt bez sensu są takie rzeczy, ale też tego nie rozumiem. Ale czego dalszy ciąg na przykład, żeby zobaczyli jakiegoś odcinka? Czy co? I później na relacji to wrzucają? Wiesz, głupie jest. Kawa, moja wspaniała kawa. Nikt chce zabierać jej, nie ma mi prawa. Kawa, wspaniała kawa. One final look. Kawa jeszcze jest niezbierana. Zaraz tą gazetą się zajmę, spokojnie. Ja złą wyspę zaznaczyłem. Pokaż mi to tu. Wiecie co, ja sobie zrobię max hajsik chyba. Bo jestem biedny teraz trochę. Ten hajsik podskoczy, jak już tu będziemy mieli inwestorów i to bardzo dużo. Filmu lub głosowanie, albo jak mają jakiś konkurs itp. Znaczy konkursy to... Czasami tak jest, że jak mają sponsorowane, to oni muszą też na Instagramie go wrzucić. To tam już zależy od inwestora, że tak powiem. A da radę zrobić... A dałoby radę zrobić tak, że on tu przejeżdża i wjeżdża tu? I to by było dobre, ale chyba... Zaraz będę w tym grzebać. A czego mi brakuje, żeby to postawić? 28. Ja muszę sobie coś takiego tutaj sprawić, zobaczyć, czy to będzie działać. No to jest bez sensu, żeby jechał, wiecie, jeszcze raz. I co? I on pojedzie tutaj. Tak, i w tym czasie powinien ruszyć kolejny. Aha, jedzie. Dobra. Nice. Czekajcie, to znaczy, że prąd już jest tutaj dostarczany, ale zupełnie niepotrzebny. Ja to zatrzymam. Bo jeszcze prąd mi jest niepotrzebny. Ale zegarki. Ej, zegarki już mógłbym robić, szczerze mówiąc. I takie coś jest produkowane. Szyby. Jak wygląda sprawa z szybami? Dobra. Nawet dobrze. A złoto jeszcze. Ej, bez kitu. Muszę więcej kliperów zrobić. To tak jak ty byś miał robić na Insta ankietę, co będzie grane grając na Twitchu. No to takie trochę głupie rzeczy są. Jeszcze dwa kliperki sobie założymy. To fakt. Lądek. Albo jakbym robił odcinek z jakiejś gierki i zakończenie by było w miarę spada. Faktycznie. Mocno. No ja nie chciałem ruszać tego chmielu do czasu ciągników. Ale chyba nie mam wyjścia, nie? Ale pięknie zabudowałem ten budynek. A tu i tak będzie przebudowa. Więc na razie niech będzie tak. O, tu ładnie by się zmieścił akurat ciągniczek.
Patrzcie, bo to tak właśnie wygląda. Po 10 silników potrzeba. Jakie będą produkowane? Oczywiście tutaj. Już prąd będzie sięgał. Tak, tak. I teraz tak, bo muszę te tory już tutaj pociągnąć. Jak to zrobić? Tak będzie najbezpieczniej. Ty, a tutaj? Tu jest lipa. Zapomniałem o tym. Ja wtedy robiłem taką dużą tą przez środek, nie? Pamiętam. Była duża, duża autostrada przez środek. Jak zrobimy? Workforce shortage. Nie podoba mi się to aż tak. Usuwa mi razem z torami. Kurde. To jednak mi się podoba. Co jest? Pobugowane to. To tak trochę wymuszające, by ktoś oglądający ciebie musiał zakładać specjalnie konto na moim serwerze. Irytuje mnie takie podejście niektórych twórców. No. Tak jest. Ale wiecie, no dla nich to też jest. Dla nich to jest pieniądz. Jak niektórzy podchodzą biznesowo do streamowania, a nie po prostu, żeby robić to, bo to lubią, to tak, tak później się takie rzeczy kończą. Tak zrobić. Tety. Teraz tak będzie. Też się zastanawiam, czy da radę zrobić tak, żeby... Czekajcie. Burzę to. I czy da radę zrobić tak, żeby przejeżdżało przez to? Może wtedy, wiecie... Zrobić tak... Nie. Chyba, że to usunę. Jeszcze. O, i zrobię. A, to też mi wtedy nie będzie potrzebne. O, i zrobimy tak. Tu. Później tory stąd, tu. O. To może wypalić. Bo może wtedy da radę, żeby tylko na jednym tym migało. Na jednym pociągu, bo później wiecie, tu jedzie, później drugi chce jechać tam i mają problemy ze sobą, nie? Te pociągi. Dobra. Ja muszę przygotować w końcu złoto na Nowym Świecie. I tą kawę rozbudować. Tu była kawusia chyba. Mi się coś żółtego pokazało, co ty tu robisz?
Kawa, gdzie jest ta kawa? No to ja też zacząłem to robić, a później znowu będzie problem. Ja nie tutaj zrobiłem tą kawę. Gdzie ją zrobiłem? A tutaj. Tutaj. Kurde, nie to wcisnąłem. Kawa. Nie, to nie była profuzja. To było. Tutaj bokato, nie? Dobra. Teraz już przygotowuję pod złoto. Kurde, aż stówę tych. Tu mamy złota. Dobra, stąd będziemy na razie brali złoto. Co ty chcesz? Prezencik dostałem od mieszkańców. Książkę. Na zadowolenie. Szału to mi nie robi. Dobra. Złoto. Potrzebuję złoto. Raz. Dwa. Tyk. Tak, teraz magazyn. Sięgacie? We dwójkę, tak. Dobra. I trzecie złoto gdzieś jest podobno. Tutaj. I do złota trzeba będzie dużo. Tak zrobić, by się nigdzie indziej magazyn nie zmieści. Dobra. Duwa. Jakie statki mi się na Starym Świecie zrobiły? Orange Pekoe. Paki handlowe. 2206. Orange Pekoe. Tutaj stąd. Stąd. Na przylądek. Co się stało? Dlaczego tylko jeden? I pokazuje. Oto. A dobra. W taki sposób. Wątpię, że aż tyle złota dał radę zabrać stamtąd. Ale cóż. Co tu się stało? 50 jest potrzebne. A nie mogę. Czemu? A, bo tu nie ma bananów w ogóle, ej. Takie mają podejście, ale jeżeli tworzysz content na Twitchu, to nie powinieneś przenosić to na Insta. Tak samo Insta czy YouTube. Można swoją treść wrzucić na inny portal, aby kogoś zachęcić, by wszedł na główną platformę. W taki sposób, by ktoś oglądający musiał zakładać X kont na różnych platformach. No ale na przykład wiesz, niektóre rzeczy też jakbym ja robił. Na przykład jak tak ostatnio myślałem o tym, że chciałbym dokończyć serię Nier Automata, która jest bardzo stara, ale raczej nie będę grał w to na tym, na streamach. No to też tak trochę zmusza kogoś, kto chciałby coś takiego zobaczyć. Znaczy, no, to był przykład, bo akurat tutaj raczej wątpię, żeby ktoś chciał Nier Automaty tak bardzo obejrzeć z obecnych, ale może być ktoś, kto faktycznie by chciał, no i zobaczy na streamie jakąś inną grę, nie? Po prostu. Raczej już jej na streamy tu nie będę przechodzić. Dobra, słuchajcie, bo ja muszę szykować się jeszcze z jedną rzeczą. Stary świat. Chodź tutaj. Tu jest dużo żelaza. I weźmiemy sobie to żelazo. Nie pamiętam, po co to brałem. Po co ja to brałem? Coś miałem tu zbudować. Coś miało tu stać. Po co ja to wziąłem? Kurde. Po co mnie to było? A, wiem po co. Cynk i miedź. Użyć cynku.
Kurze miedzi. Tak. Tak. No, bez przesady. Dawmy to ładnie. Dobra, cynk. Cynk jest tutaj. Czy on dojedzie do magazynu? Raczej dojedzie, no właśnie. A competitor's island is under siege. Dobra, kolejna rzecz, którą chciałem. Zabrać tego żelaza trochę. Możemy wziąć przy okazji cegłóweczek. Migaj na nowy świat. Tam będzie budowy. A czekajcie, tu jeszcze z działami. Wyślemy statek. Na nowy świat. Dobra. Zobaczmy sobie. Cynk i miedź jest zbierane i teraz potrzebuję robić to. Pewnie mosiądzu mieć gdzieś. Najlepiej tutaj. I teraz tak. Minuta. 30-30, czyli dwie te mi są potrzebne. 30 sekund. Te po minucie. I co jest? Stream mi... Kurka mi się wyłączyła. Halo, czaty, jesteście? Kurka mnie się zawiesiła. Stream padł? Chodzi o to, że przykładowo masz kontent na YouTube. Też szczegóły próbując pozyskać widzów z Insta. No tak, no. Niestety, no w takim świecie żyjemy, że ludzie będą wykorzystywać. Niestety. Swoich widzów. Co jest w sumie takie przykre nawet w mówieniu tego. No, ale tak, ludzie wykorzystują niektórzy swoich widzów. Na przykład, żeby kupowali ich książkę. Nie to, że wiecie, że mówią, że a, bo napisałem książkę, fajnie by było, jakbyście przeczytali, tylko oni tak nachalnie, aż kupujcie książkę, bo to ja. No dobra, może chociaż źle podałem ten przykład, ale wiem, że jest taka jedna osoba, co teraz mi niedawno chyba napisała książkę i trochę niefajnie swoich widzów zachęca do tego, albo raczej zmusza. Dobra, żeby ja bym to zbudował, bo ja nie mogę tego przesunąć, abyśmy sobie spróbowali właśnie tutaj postawić. Ciekawe, czy by to dało radę tak przejeżdżać. Albo zaraz w ogóle na tej elektrowni się dowiem, czy to będzie działać. Zobaczcie, tu postawimy elektrownię, go dają 40. Tak mało, ej. Fajnie by było, jakby tak działało. Patrzcie, tutaj jeszcze domki bym postawił, dwa. Ale to na razie w planach tylko. Bo nie wiadomo, czy tak będzie. No właśnie, bo ja tutaj potrzebuję bananów, żeby ktoś dostarczał. No lipa, no nie będzie tam bananów. A po co byli ci? Po co oni tu byli? W ogóle dlaczego mam ich na minusie? Nie myślę, że do kawy oni są. Oni są potrzebni do kawy. Dobra. Ja to potrzebuję. Ale żeby to zrobić, potrzebuję bananów. Żeby mieć banany, potrzebuję chociażby tej fregatki. Co tu się dzieje? I się tu klepią. Ej, przypomniało mi to, żeby kupić akcję. Tej typiary. Ostatnie. I ile by kosztowało wykupienie wyspy? My island. Don't get any funny ideas. 367. Bardzo dużo. Chcesz coś tam mieć? Kup moją książkę. Gadżety.
Epiku. Tylko tyle i tyle. Rozwiązał. To i to. No. No tak powinno być w sumie, nie? Że chcesz, no to kup książkę. Tam dostajesz takie rzeczy i takie. Tyle. Dobra, hasełko szybkie. Szybkie hasełko to... Okej, to będzie ciekawe. Radziecki przywódca bolszewików. Co się dzieje? Na 5 literek. Być może będzie na L. Przylądek. Jest, pierwsza elektrownia już będzie. Też to zatrzymam. Patrzcie, niby jest przejazd przez to. Lenin? Tak mi się wydaje, że będzie Lenin. Wiesz sobie tam wyspę, jakie chcesz już. Wszystko swoje mam. Aż tak pewny w historii nie jestem, czy to Lenin, ale możliwe, że tak. Albo pasuje. Beachwater skracają? To. Co obchodzi, nie? A jak to wygląda? 2500 z tego mamy. Ale powiem wam, że... Teraz najważniejsza to jest ta elektrownia. 40 kolejne. Co dalej ta królowa tu siedzi? No zbugowało się. Ale quest mi zniknął. No. Co? Przyciągnij do Bright Sands 500 inżynierów. A... Do tego, co zniszczona wyspa jest. Dobra. Trzeba będzie tam zacząć też budować zaraz. Ewentualnie Lew Trocki. Zeszedł do władzy, bo przegrał ze Stalinem. Ale ten, ale to za dużo literek by było. Czy pasowałby? Okej. Dużo. Co ja miałem to rozbudować? To, tak? Oni chcieli. O, Bright Sands. Nie wiem, no ja zastanawiam się nad tym, żeby zrobić właśnie tutaj wyspę, do której po prostu wszystko byłoby tylko dostarczane. Tak, tak, dalej ta królowa siedzi, nie wiem co z nią. Żeby to zrobić tak, bym musiał tu większość rzeczy poburzyć. Chociażby tu, nie? Nie wiem, kto budował to miasto, ale jest tak do kitu zrobione. Co ja wolę tak zrobić? Znaczy na przykład ryby i takie tam dalej, to ja mogę sobie to sprodukować na spokojnie. Ziemniaczki, nie? Na psikiem, to akurat nie będzie problem, ale... Cała reszta, jak świnie i tak dalej, to chciałbym, żeby to było dostarczane tutaj. Będzie miało zasięg do tego? To będzie. Dobra. A, i ryby teraz. Podejrzewam, że tutaj nie da rady zbytnio. Ja nie mam pojęcia, co to było. Tutaj będą rybki. I teraz magazyny. Jeden tu, drugi.
course, Snake Eyes. Is that how it is? Tak. Dobra. I tu będziesz napsik. Bierzemy za sznapsika. Związki zawodowe. Nie tak. Okay. You reached a new milestone. The festival has ended. Your city is getting uglier. Tam dzień minął, a w porządku, praca jak zwykle. Powoli do przodu, nie? Wylądek. 37, no jeszcze brakuje. Jak dzisiaj miałem jakieś duże plany do streamowania, powiem wam. Ale jak odpaliłem, to znowu nie miałem pomysłu. No i Port Royal właśnie. Kurde, fajna jest ta gierka Port Royal, ale ja czuję, żebyśmy cokolwiek dzisiaj zrobili, ja musiałbym grać dzisiaj cały dzień, żeby cokolwiek osiągnąć tam. Ja dopiero, co wiecie, obczajałem, jak to tam działają te mechaniki, bo jednak trochę się to zmieniło. Ale myślę, że pogramy sobie jeszcze w Port Royal. Ja poza streamem po prostu popływam, troszkę pohandluję i zobaczę, jak tam trzeba będzie się dalej rozwinąć. No ale fajna gierka, fajna. Podoba mi się trochę. Nie wiem, ludzie jakoś tak dosyć słabe opinie jej dali na Steamie, widziałem. No produkowane tam jest jeszcze do tych lampeczek, do tej Arktyki. Trzeba by było może już ustawić, żeby coś już płynęło. Nie wiem, ile to tam jest tego. Wiem, że chyba nie za dużo. No to mogę ręcznie. O, tu umiałem jeszcze 50. Po tym popłyniemy. Tu ręcznie brać. Gdzie to jest? 17. Albo dobra, wiecie co? Zrobimy inaczej. Bo tutaj jeszcze jest chyba sznapik do dostarczenia, tak? Tak, jeszcze sznapik będzie, dobra. Więc od razu to tak zrobimy. Utwórz szlaki handlowe 3-3 2 4-4 dajmy 0-1 to będzie na Arktykę i to będzie w inne statki. Któraś fregata była, Ariadna może. Dobra, niech będzie tutaj stary się. Tutaj i teraz tak, water, będziesz pakować sznapsika. I... osiądz do lampek. Już podpalili, no. Ledwo ich zostawić samych. Przylądek, przylądek, stary świat, zobacz. Jaki statek? Nabuchodonozor. 4. Nabuchodonozor. Ten ma płynąć. Magazyn jest
No za mało tej kawy, zaraz ogarniemy. Cześć Marłowy, hej, witam. Znaczy beton leciał do Starego Świata, już go wybudowałem, to z tego betonu. Stellaris nie było takie trudne, ale mi się nie podobało ta gra. Akurat, ale fajnie, znaczy to teoretycznie było fajne, ale miałem głupią mechanikę wojny, mi się nie podobało. Dzisiaj graliśmy Marwowy Port Royal 4, bo dostałem kluczyk do przetestowania. Jest po premierze gry i dostałem kluczyk, żebyśmy sobie przetestowali gierkę Port Royal 4. Fajna, całkiem fajna. Ciekawe, jakie mam możliwości na tym kluczu. Bo jak wszedłem na Steamie do sklepu sprawdzić, to pokazuje mi, że ją sobie kupił. Nie, nie to, że mam tą grę, tylko że mogę sobie ją kupić. Dobra, powiem wam, że mało już tych punkcików jest. Jak tu wygląda sytuacja? Jest już prąd? Jest. To teraz jak ten prąd jeździ tutaj? Dobra, w każdym razie wiem, że przejechał przez to i tam jakoś dotarł. Ceasefire has ended. Przeroszczenie i szybko wygrane. Dobrać, tylko z góry. No. Co? Nie rozumiem. Że ja ogólnie nie od Steama dostałem kluczyk. Na Steama, ale nie od Steama. Poważna rozmowa wieczorowa. Na animację bitew, tak, to fajnie wyglądało mi się, bo nawet... słabo było. Ta mechanika wojny mi się nie podobała tam strasznie. Call that a storm. Why, it was nothing at all. Dobra. Ale czekajcie, bo już mamy silniki produkowane. Zaraz będziemy robić pierwsze traktorki. O, ciekawi mnie to, jak to będzie roboty z tym. Podejrzewam sporo. Dobra, po kauczuk tutaj też jest. Można w końcu ruszyć. A, bo ja tu i tu postawiłem silniki. O kurde, zrąbałem. Wiedziałem, że tu silniki stoją. No, to nie szkodzi. Może i tak być. Fajnie wyglądają te lampy. Kobiety na traktory. No to fajnie ma, że jak masz kierowcę, sobie jeszcze po drodze prześpisz. A tam jak robiłem na któryś sezon, też jeździłem chyba przynajmniej godzinę. Dobrze jest tak przed pracą sobie jeszcze godzinkę dojechać i jak się ma kierowcę. To było fajne. O, ja chcę odblokować tam elektrownię. Tutaj. Kawusia przyjechała. A i to się jeszcze ładuje. Czy już jest złoto? Tylko z jakiejś misji tam złoto po prostu. No ale to nie to. No. Zastanawiam. Jakbym postawił. To i tak nie będzie pasować.
Dobra. Wejszło.